Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie z nami pan profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, minister finansów i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Witam pana serdecznie, panie premierze. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, jakie będą konsekwencje tego, co obserwujemy obecnie w USA? Jaka płynie z tego nauka? Chodzi Pani o te zajście na Kapitolu? Tak, Dzisiaj chaos, zamieszki, szturm Kapitolu. No i konsekwencje. to pokazuje, jak niebezpieczne bywa wroga, kłamliwa propaganda, jeżeli ona jest bardzo nagłośnione. W przypadku prezydenta Trumpa ona płynęła głównie z mediów społecznościowych. No jak wiemy, ostatnio owe media na czele z Twitterem zdecydowały się zablokować mu dostęp. Ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, które obronią zresztą swoją demokrację. Obserwowaliśmy takie zjawiska. My mamy niesłychane natężenie nienawistnego hejtu skierowanego przeciw wszystkim oponentom obecnie rządzącej partii. I ja uważam, to jest moja opinia, że to się przyczyniło, zwłaszcza działalność pisowskiej telewizji, do zamachu, zwiększyło ryzyko zamachu na prezydenta Pawła Adamowicza. W związku z tym nie można, chodzi o to, żeby nie patrzeć spokojnie na to, co się dzieje w przypadku potężnych mediów przejmowanych przez grupy, w gruncie rzeczy przeciwne demokracji. Panie profesorze, ale czy to już, czy to też oznacza taki powolny zmierzch Ameryki jako tej ostoi demokracji, ale też, no popatrzmy na sprawy gospodarcze, też zmierzch gospodarczej potęgi Ameryki. Czy mamy z czymś takim do czynienia? Gospodarcze stany wyglądały lepiej pod rządami prezydenta Trumpa niż kwestie elementarnej kultury politycznej. Dlatego, że Republikanie wprowadzili pewne ważne reformy. Jedną reformą była reforma podatkowa, która usunęła poprzednie dysfunkcje, słabości. Drugą to dość szeroko zakrojona deregulacja. Trzeba pamiętać, że skrajne regulacje istniały nie tylko w systemie socjalistycznym, gdzie ostatecznym regulatorem była partia komunistyczna, ale również w społeczeństwach demokratycznych są tendencje do ograniczenia wolności gospodarczej poprzez rozmaite restrykcje nazywane regulacjami. I jak się to skumuluje, to jest potrzeba deregulacji, ale przede wszystkim w każdym przypadku potrzebne jest przeciwdziałanie przez prezentowanie analiz ujawniających koszty kolejnych regulacji dla gospodarki i społeczeństwa. Panie profesorze, ale abstrahując od tego ostrego konfliktu politycznego, z którym mamy do czynienia w tej chwili w Ameryce, czy ta polityka, mimo wszystko gospodarcza, będzie kontynuowana w jakimś stopniu przez demokratów i prezydenta Bidena? Ich program w pewnych punktach się różni, w pewnych punktach był wspólny. Wspólne niestety był protekcjonizm. Choć można mieć nadzieję, że ekipa prezydenta Bidena powróci do dobrych stosunków w organizacjach międzynarodowych i daleko lepszych relacji z Unią Europejską. Ale obie ekipy prezentowały w polityce i w swoich komunikatach taki oto pogląd, że główne rozwiązanie problemów amerykańskich jest taka polityka monetarna i fiskalna, która zwiększa wydatki, nie bacząc na stronę podaży. Tyle tylko, że to, co robią Stany Zjednoczone, kraj potężny, mający walutę światową, może przynajmniej na krótszą metę im mało szkodzić. Natomiast jeśli naśladowałyby i naśladują to kraje daleko mniejsze o daleko mniejszej pozycji światowej i zaufaniu rynków finansowych, to szkody mogą być i dużo większe, zwłaszcza jeżeli ta polityka, którą ja nazywam, odnosząc się do jej skrajnej postaci, nihilizmem monetarno-fiskalnym, miałaby być kontynuowana na dłuższą metę. Panie profesorze, a czy
Spodziewa się pan jakiegoś, przynajmniej złagodzenia tego konfliktu gospodarczego i technologicznego z Chinami, Ameryki z Chinami? Akurat tu obie strony są raczej zgodne, że Chiny stanowią zagrożenie dla interesów gospodarczych, ale przede wszystkim przez wymuszanie transfer technologii amerykańskiej. I tu nie spodziewałbym się zmiany, zasadniczej zmiany stanowiska. Być może zmiana będzie polegać na tym, że ekipa prezydenta Bidena będzie ostrzej reagować na no przecież niesłychane nadużycia elementarnych praw człowieka w Chinach, na czele z tym, co obserwujemy w Hongkongu, a mianowicie aresztowanie ponad 50 demokratycznych oponentów władzy, a także próba szantażowania takich krajów jak Australia, szantażowania przy pomocy sankcji gospodarczej w reakcji na to, że te kraje sprzeciwiały się polityce Chin. Właśnie, ja polityka, albo pozycja Chin no, ulega bardzo, za sprawą również pandemii, ulega bardzo szybkiemu umocnieniu i no, nawet mówi się, że To jest przesadne określenie, dlatego że jeżeli się przyjrzeć analizom Chin, to dostrzega się tam także zagrożenia. Jedno to jest to, że wzrosła ingerencja partii komunistycznej, czyli państwa, sprawy gospodarki, która nie jest przecież socjalistyczna, bo gdyby była socjalistyczna, czyli totalnie upaństwowiona, to Chiny byłyby równie biedne, jakby za czasów maoizmu. Tam jest większość firm prywatnych, tyle tylko, że w ostatnich latach mamy zwiększoną ingerencję partii komunistycznej w sprawy firm na czele z największymi i to z całą pewnością nie służy długofalowemu wzrostowi gospodarczemu Chin. Po drugie, otóż czynnik, który miał wielkie znaczenie oprócz reform, oprócz liberalizacji gospodarczej dla wzrostu Chin, a mianowicie ogromne rezerwy siły roboczej, która przechodziła z niewydajnego rolnictwa do dużo bardziej wydajnego przemysłu, się wyczerpuje. Czyli to będzie dużo słabsza siła napędowa. Przy dotychczasowym wieku emerytalnym w Chinach siła robocza się zaczyna kurczyć. Także nie można zakładać z góry, że to, co było do tej pory w Chinach, a mianowicie bardzo szybki wzrost, musi się utrzymać niezależnie od tego, co będą robić władze chińskie. Natomiast co do Zachodu, już poszczególnych krajów Zachodu, włącznie z Polską, jeżeli chce się unikać spowolnienia czy wręcz kryzysu, trzeba wprowadzać pakiet reform i stabilizacji gospodarki, włącznie z finansami, aby usuwać zagrożenia. Panie profesorze, to jaki będzie ten rok gospodarce w Polsce i na świecie? Będzie ostre odbicie, czy możemy wreszcie być optymistami? Optymistą to trzeba być zawsze, ale przede wszystkim trzeba być aktywistą, to znaczy nie poddawać się czarnym nastrojom, tylko jak widzimy zagrożenia, to traktować je jako czynnik mobilizujący do działania. I dotyczy nie tylko gospodarki, ale dotyczy równie ważnego, a może ważniejszego problemu, jak przeciwdziałanie się bezprawiu na czele państwa. Wracając do tego pytania, no są kolejne prognozy, wszystkie do tej pory przewidują, że w obecnym roku nastąpi odbicie, no chociażby dlatego, że poprzednio nastąpił spadek i jeżeli tylko należytą sprawnością będą upowszechniane szczepionki, to odpowiednio szybko będą usuwane restrykcje gospodarcze, czyli te sektory, które poprzednio zostały zdołowane przez owe restrykcje, będą odbijane, będą się odbijać. No, więc tutaj zasadniczym czynnikiem jest sprawność władz na czele z władzami państwowymi w rozprowadzaniu szczepionki czy szczepionek. No, na razie mamy sporo tutaj zamieszania i kontrowersji wokół tych szczepionek. No, dane międzynarodowe pokazują, że jak na razie Polska jest w pośrodku, ale dobrze byłoby, żeby awansowała dzięki sprawności organizacyjnej. A myśli pan profesor, że wrócimy do takiej normalności, nowej normalności, teraz modne określenie. Czy myśli pan, że wrócimy do tego, co było, tak? Do tych kin, biur, hipermarketów? Czy to już konsekwencje tego kryzysu będą potężne i już nie ma powrotu do tego, co było?
Wszystko zależy od tego, jak szybko i trwale świat, w tym Polska, upora się z tą epidemią. Jeżeli się upora, a wiele wskazuje na to, że tak może być, to wtedy przecież ludzie nie przestaną chodzić. Nie odzwyczaili się. Ci, co chodzili do teatru, nie odzwyczaili się chodzenia do teatru tylko dlatego, że przez rok nie mogli. Albo chodzenia do kina, albo spotykania się ze znajomymi, albo chodzenia do restauracji. Więc ja to nie przewidywałem. Wszystko zależy od tego, jak szybko znikną te nienormalne czasy związane z restrykcjami. No jest wiele osób, które wskazuje, że pewne praktyki, które uległy rozpowszechnieniu, się nie cofną, może zostaną. Na przykład oczywiście porozumiewanie się za pomocą internetu, choć mogę tu powiedzieć, że to nie zastępuje jednakże spotkania w studio. Więc nie sądzę, żebyśmy się spotykali przez internet, jeżeli tylko przez internet, jeżeli epidemia minie. Panie profesorze, będziesz więcej zamawiał online teraz, czy nie? No, ja zamawiam jadąc na rowerze, ale zamawiałem znacznie wcześniej. Także tu w mojej, jeżeli chodzi o moje konsumpcyjne przyzwyczajenie, to nie było rewolucji. Panie profesorze, a widzi pan generalnie taką jakąś spójną walkę rządu z pandemią i kryzysem gospodarczym, czy raczej chaotyczne działania ad hoc? Są dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o to, co było wcześniej, no to było dużo uzasadnionej krytyki, że w pierwszej fali była przesada, zamykanie lasów i tak dalej. Potem była w związku z wyborami skrajna nieodpowiedzialność, a mianowicie zachęcanie ludzi do tego, żeby głosowali, bo pandemia już minęła, bo nasz naród rządzony przez PiS osiągnął wielkie zwycięstwo. To w jakimś stopniu przyczyniło się do tego, że pandemia podniosła głowę, choć to był nie jedyny czynnik. No i mamy w tej chwili do czynienia z drugą falą, oby nie było trzeciej. I wracam do tego, co powiedziałem kilkakrotnie. Ja decyduję sprawność. Co jeszcze mogę dodać? Jest bardzo ważne, było bardzo ważne, że do tej pory produkcja materialna nie została dotknięta przed restrykcjami na większą skalę. No, głównie dlatego, że przedsiębiorcy, na czele z prywatnymi przedsiębiorcami, wprowadzili środki ostrożnościowe. Ja rozmawiałem z wieloma z nich i byłem pełen podziwu i uznania dla ich szybkości działania i inwencji. Może od nich się warto uczyć. I dzięki temu polski eksport nie upadł, tylko dobrze się sprawował. Dlaczego to ma takie znaczenie? Dlatego, że dzięki dobrej dynamice eksportu mamy dobrą sytuację w bilansie obrotów bieżących, to znaczy mamy większe przychody niż wydatki z tego tytułu, a to jest czynnikiem po pierwsze rozwoju, ale po drugie stabilności polskiej gospodarki. A dlaczego warto o tym mówić, pamiętaj? Dlatego, że sektor eksportowy w Polsce jest prawie wyłącznie prywatny, złożony z przedsiębiorstw prywatnych, wśród których w dużej mierze, duży udział mają przedsiębiorstwa zagraniczne. Bez tych cech mielibyśmy dużo gorsze wyniki w eksporcie, w konsekwencji i we wzroście, i w stabilności złotego. Panie profesorze, razem z panem Andrzejem Żońcą daliście państwo dokument Erupcja polityki popytowej w Polsce i chciałem zapytać, jakie mogą być szkodliwe konsekwencje tego, co się w tej chwili w tej mierze robi. Zachęcam do wejścia na strony internetowe, jak tutaj, otum.for. Przede wszystkim to nie dotyczy erupcji polityki popytowej tylko w Polsce, ale dotyczy na świecie, łącznie z krajami rozwiniętymi. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tak zwana niekonwencjonalna polityka monetarna prowadzona przez Fed, potem Europejski Bank, potem centralne i inne banki od mniej więcej 2007 roku napotyka od samego początku narastającą falę krytyki ze strony wybitnych ekonomistów na Zachodzie. My tutaj nie jesteśmy jakąś egzotyką, Andrzejem Żońcą. Jest cała masa ekonomistów, takich jak John Taylor, klasyk teorii monetarnej w świecie, jak Alan Meltzer, jak Martin Feldstein, jak Raghu Rajan,
tym krótkim tekście mamy 3 strony odnośników, żeby właśnie pokazać, że temat, który my rozwijamy, nie jest jakąś egzotyką. Na czym ta niekonwencjonalna polityka wprowadzona po raz pierwszy to był Bank Japonii, potem Fed, a potem inne banki na Zachodzie. Na czym ona polega? Po pierwsze na tym, że obniżono stopy procentowe do zera, a niekiedy poniżej zera. A po drugie, że banki centralne zaczęły produkować masy swojego pieniądza, za które kupowały rozmaite papiery skarbowe na czele z obligacjami skarbowymi Skarbu Państwa. Twierdzą, że w ten sposób doprowadzą do obniżenia długofalowych stóp procentowych, niż generalnie pomagają gospodarce. Od samego początku była narastająca krytyka efektów ubocznych tej polityki, które nie były uwzględniane przez banki centralne i związanych z nimi ekonomistów. Po pierwsze, negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, między innymi poprzez to, że jeżeli banki komercyjne mogą tanio refinansować kredyt dla mało wydajnych przedsiębiorstw, to będą to robić. I to nazywa się zombifikacja. Coraz więcej jest badań na ten temat, empirycznych, potwierdzających to niebezpieczeństwo. Po drugie, jeżeli politycy, zwłaszcza populistyczni politycy, dostają łatwe finansowanie wydatków, to będą odkładać reformy, które są niezbędne do tego, żeby uniknąć kryzysu trochę później albo uniknąć długofalowej stagnacji. Czyli to jest niszczenie bodźców w odniesieniu do polityków potrzebnych do tego, żeby oni reformowali. Jeżeli w ślad za tym idzie taka kampania propagandowa, że prawda, właśnie przez zwiększenie wydatków łącznie z drukowaniem pieniędzy osiągniemy poprawę sytuacji, to i część opinii publicznej jest skłonna popierać taki polityczny populizm. Po trzecie, jest sporo badań, które pokazują, że ta niekonwencjonalna polityka pieniężna, zwłaszcza drukowanie masy pieniądza po to, żeby kupować papiery wartościowe, przyczynia się do wzrostu nierówności. Bo kto bardziej korzysta z tej polityki, która podbija ceny obligacji? No ci, co mają tych więcej tych obligacji czy innych papierów wartościowych, czyli bogatsi. A to z kolei przyczynia się do różnych protestów, których autorzy często nie dostrzegają, że to taka polityka, a nie jakiś wolnorynkowy kapitalizm, przyczynia się do wzrostu nierówności. I wreszcie po czwarte, od samego początku były pytania, no jak się z tej polityki wyjdzie? Jakie będzie łagodne wyjście? I nawet próbowano wyjść i zaprzestano, mówię o Fedzie. I to pytanie nadal ciąży nad gospodarką. No bo wszystko, ta polityka doprowadziła do tego, że państwo się bardzo zadłużyły, bo było tanio i korporacje się zadłużyły. Między innymi po to, żeby finansować fuzje i przejęcia innych firm, co z kolei mogło ograniczać konkurencję. No dobra, powstał zwiększony dług, który nie jest ogromnym ciężarem, którego obsługa nie jest ogromnym ciężarem, tak długo, jak będzie niska inflacja. A co będzie, jak inflacja wzrośnie? Czego się nie da przewidzieć? Co będzie wtedy? No wtedy będzie wielki dylemat, a mianowicie, czy poświęcić stabilność cen i trzymać nadal niskie stopy i rosnącą inflację, co oczywiście bije w ludzi, czy podnieść stopy i zaakceptować rosnące koszty obsługi długu. I w tej całej fali, moim zdaniem, nieodpowiedzialnej propagandy, mało się mówi w mediach o niebezpieczeństwach kontynuacji takiej polityki. A tu jeszcze chcę dodać jedno, że to, co jest zagrożeniem dla wielkich krajów, jak Stany Zjednoczone, czy regionów, jak strefa euro, czy krajów od dawna stabilnej walucie jak Szwajcaria, jest o wiele większym ryzykiem dla krajów takich jak Polska. Dlatego ja z wielkim niepokojem przyjmowałem gwałtowne przejście Narodowego Banku Polskiego, gdzie w Radzie Polityki Pieniężnej dominują przedstawiciele PiS-u, od
konwencjonalnej polityki pieniężnej, która była prowadzona przez poprzednie 30 lat, do gwałtownej, radykalnej polityki polegającej na obniżeniu stóp procentowych niemal do zera i do przejścia do ogromnej kreacji pieniądza, albowiem kontynuacja tej polityki byłaby dużo większym zagrożeniem dla Polski niż dla wymienionych przeze mnie krajów Zachodu. Znaczy, dlaczego NBP naśladuje zachodnie banki centralne? To proszę zapytać pana Glapińskiego albo słuchiwać się w jego wynurzenia, albo innych, którzy są tacy członkowie RPP, którzy uważają, że strefa euro powinna przejść na złotego, bo to jest światowa, bo to jest najważniejsza waluta. Jest chyba ten taki członek Rady Polityki Pieniężnej. Więc ja nie będę, niech oni odpowiadają. Ja z tego, co czytam, to w ich wypowiedziach nie ma ani cienia, nic. Nie ma żadnej wzmianki o krytyce tej polityki na Zachodzie. Tak jak gdyby kompletnie nie znali ogromnej naukowej literatury na ten temat. Więc mogę przypuszczać, że oni, jeśli to nie znają, to jest karygodne, a jeśli znają i mimo wszystko taką politykę wprowadzili i co gorsze, gdyby kontynuowali, to mielibyśmy do czynienia z cyniczną polityką. Nie polityką monetarną, ale polityką, bo proszę pamiętać, że inflacja w Polsce jest jedna z najwyższych w Unii Europejskiej, co sprawia, że ludzie trzymający gotówkę tracą, bo ona traci na realnej wartości, ale również, jeżeli obniżone są gwałtownie stopy procentowe, no to ludzie trzymający pieniądze w bankach tracą. I my w tej sytuacji podbitej inflacji słyszymy o czym? O deflacji, czyli o obniżeniu cen, która zresztą była też przytaczana jako ryzyko deflacji, jako argument do tego, żeby na Zachodzie obniżać gwałtownie stopy, co doprowadziło do... Ale w Polsce mamy dużo więcej zagrożeń przy kontynuacji tej polityki niż w wielkich czy stabilnych krajach Zachodu. Jak pan, panie profesorze, ocenia to, co NBP robił pod koniec ubiegłego roku, to osłabianie złotego, interwencji na rynku? Ja mogę powiedzieć, że polityka, która moim zdaniem się sprawdzała, to polityka nieinterweniowania, ale jeżeli interweniowała, to na pewno nie po to, żeby obserwatorzy zewnętrzni mogli sugerować, że tu chodzi o wspomożenie rządu. To znaczy, żeby były większe zyski NBP-u, bo to jest w jaskrawej sprzeczności z konstytucyjnym celem Narodowego Banku Polskiego, mianowicie dbałość o stabilność pieniądza, co oznacza niską inflację, także w miarę stabilny kurs waluty. My musimy pamiętać, że Polska należy do krajów, które trzy razy przeżyły hiperinflację. Raz przed reformami Grabskiego, który cztery razy próbował wyprowadzić Polskę z tej katastrofy. Drugi raz otrzymało, wiadomo, pod okupacją niemiecką generalnie guberni była hiperinflacja. No i wreszcie w końcówce socjalizmu. No my udziedziczyliśmy... Ocena tego środowiska politycznego i też, jak rozumiem, NBP-u jest taka, że słabszy kurs złotego może nam pomóc w kryzysie. Taka jest ich diagnoza. Trzeba zawsze pamiętać na pewne zasady. Znaczy pewne zasady, które się przedtem sprawdzały. W Polsce właśnie interwencji specjalnie nie było, a w każdym razie nie można podporządkowywać czy stwarzać wrażenie, że podporządkowuje się politykę, miejmy nadzieję, niezależnego banku centralnego doraźnym potrzebom rządzącej partii. No właśnie, czy bank centralny jest jeszcze niezależny? To jest kwestia, proszę pana, najważniejsze jest w przypadku instytucji mających dużą władzę, a władza nad pieniądzem to jest wielka władza, żeby była wiarygodność, żeby było zaufanie. Podważanie zaufania, osłabianie zaufania przez prowadzoną politykę przez owe władze jest wielką, czy byłoby wielką społeczną szkodą. A możemy jeszcze powiedzieć, że bank centralny w Polsce jest niezależny? To wszystko zależy od tego, jakie są relacje pomiędzy panem Glapińskim a panem Kaczyńskim. Generalnie reżim wprowadzany przez Kaczyńskiego w Polsce znosi podział władz.
w jaki sposób? Albo poprzez legislację ograniczającą kompetencje niezależnych organów, a poprzez układ personalny. No kto uwierzy, że pod kierownictwem pani Przyłębskiej mamy niezależny Trybunał Konstytucyjny. I to domniemanie braku niezależności, niestety, wskutek tego, co obserwujemy przez 5 lat, należy odnosić do organów nadzoru finansowego. Nie można zakładać, że one nie podlegają tego rodzaju niszczącej tendencji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem pan profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, minister finansów i były prezes Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.